Żabka wypuściła serię nowych hot dogów. Niezwykle tanich, szczególnie jeśli mamy aplikację Żabki. Kupiłem ser doga za 5 zł i keb doga za 6 zł. Łącznie z aplikacją Żabki zapłaciłem, czyli 6 zł za 2 nowe dogi. Pierwszy to dog wegetariański z serem. Pomysł bardzo ciekawy, tylko pytanie, czy ten ser będzie się ciągnął? Jeśli było coś takiego już wcześniej zrobionego w Ameryce albo gdziekolwiek, to dajcie mi znać, bo ja podobne wariacje na temat dogów jadłem w ostatnim filmie z Katowic, gdzie zjedliśmy ramen doga, obczajcie, też podobna zabawa z formą hot doga. To jest pomysł rewelacyjny, tylko jakość sera jest bardzo słaba. Babcia właśnie próbuje kebab doga. Ponoć 30% baraniny w środku. Musisz tego spróbować. W Turcji wszyscy to jedzą. Co bierzesz? Taka parówka, żółta parówka? Czy taka parówka brązowa, taka a la piesek? No. Jakoś nie mam na żadną ochotę. Powiedz mi, co to jest. No mówię ci, że keb dog, babcia, no. No ale z czego? As. No ponoć jest 30% baraniny. Jeżeli masz aplikację, to za 3 zł. Z aplikacją. A jak nie masz, to 6. Mówię ci, spróbuj tego żółtego, babcia. Ze środka, bo jeszcze jest ciepły w środku. No spróbuj, babcia. Więc ja ten ser dog, babcia. No, wydaje mi się, że tu jest najgorszy gatunek sera. Jeżeli to w ogóle można nazwać serem. No właśnie. No, okropny jest ten ser. Nie, ten ser to się nie da tego jeść. To jest strata pieniędzy. Broń Boże, nie kupować tego serowego. Nie polecamy ser doga w żadnym wypadku. Zdecydowanie lepszy jest ten keb dog. Jest zaskakująco taki mięsny. Ale jest taki ciekawy w smaku. Jak z aplikacją Żabki, 3 zł ten keb dog, cokolwiek to jest. Czy to jest kebab, czy to jest jakieś mięsko z takim tureckim, charakterystycznym posmakiem, da się zjeść, jest to nawet zaskakująco mięsno-pozytywny smak. Cena przyzwoita. Natomiast parówka z sera to jest jakaś pomyłka, bo to nie przypomina ani parówki, ani sera. Pomysł na ser doga bardzo dobry, w kolorze mojego hełmu, ale wykonanie to jest tak, jakby Bayerful śpiewał covery King Crimson albo Tula. Natomiast keb dog. Ciekawy smak, opłaca się, da się zjeść. Zaskakująco pozytywny jak na Biedronkę. Pozdrowienia dla sympatycznej pani z Żabki. A ten kieliszek to jest dla dekoracji? Ten kieliszek, to my zaraz będziemy tutaj coś pić. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo.